nie tak dawno, kiedy po raz kolejny w swoim życiu przeczytałem Ewangelię o Marii i Marcie, które przyjmują do swojego domu swojego przyjaciela Jezusa. Wtedy to Marta krząta się i przygotowuje prawdopodobnie jakąś dobrą kawę i ciastko dla Jezusa. A Maria usiadła u stóp Jezusa i była zasłuchana. Wtedy Marta przychodzi: Panie, nie dziwi Cię to, że ja przygotowuję dla Ciebie ciastko i kawę, a Maria usiadła u Twych stóp i jest zasłuchana. Wgapia się w Ciebie. Wtedy Jezus jej powiedział. Tekst polski brzmi: Marto, Marto, troszczy się, niepokoisz o wiele, potrzeba jednego. Tekst grecki, który jest o wiele bardziej szerszy i pojemny, mówi, że Marto, Marto, Maria wybrała to, co jest jedynie konieczne, potrzebne w życiu. I to stwierdzenie Jezusa osobiście bardzo mnie poruszyło, że jedyną konieczną rzeczą w naszym życiu jest modlitwa, jest siedzenie u stóp i wgapianie się w naszego Pana Jezusa Chrystusa, odkrywanie Jego piękna, zauroczenie się Nim samym, słuchanie Go, pełnienie Jego woli i przebywanie w Jego obecności. Chciałbym wszystkich Państwa, szczególnie pedagogów, zaprosić na rekolekcję do Centrum Studenckiego w Słubicach, na rekolekcję nauczycieli, pedagogów, wychowawców w kontekście pewnej szkoły modlitwy. Tam chcemy tak naprawdę nauczyć się. Zapewniam, że to nie będzie szkoła, w sensie szkoła dla szkoły, tylko będzie szkoła duchowa, poprzez którą ja sam, a także chciałbym Państwa zaprosić do zgłębiania tajemnicy, która wiąże się z obecnością przy Panu. Tajemnicy, która wiąże się z byciem przy Nim i dla Niego. I że to jest tak naprawdę jedyna, najsensowniejsza rzecz w naszym życiu. Serdecznie zapraszam.